Ten sezon mieli naprawdę wspaniały. Krzysztof Hołowczyc i Maciej Wisławski. Zdobyli po raz pierwszy w karierze tytuł Mistrzów Polski i tytuł Wicemistrzów Europy. Startowali w 7 eliminacjach w Polsce. Tylko jednej nie ukończyli z powodu awarii samochodu. 3 wygrali, w 3 zajęli 2 miejsce. Startowali również w 7 eliminacjach Mistrzostw Europy. 2 z nich to rajdy krajowe, polski i karkonoski. Pozostałych 5 to imprezy zagraniczne. O wysokim współczynniku trudności obsadzane przez najlepszych w Europie. Oprócz rajdu Semperit, gdzie po wywrotce spadli na 6 miejsce, w innych zawsze stawali na podium. Zgromadzili 1230 punktów. Następny w klasyfikacji Mistrzostw Europy, mistrz Włoch Pierro Liatti, miał ich o prawie 500 mniej. W Olsztynie na spotkaniu prasowym, w trakcie którego dziennikarze mogli przejechać się na fotelu pilota, spytaliśmy o plany i ocenę tego sezonu sponsorów i mistrza. Mobil jest szalenie zadowolony z takiego rezultatu. Sponsorowaliśmy Krzysztofa Hołowczyca w 1994 roku i otrzymał nasze poparcie. Byliśmy zadowoleni, kiedy powrócił do nas w 1995 roku. Jego rezultat, wicemistrzostwo Europy i zwycięstwo w Mistrzostwach Polski był czymś, co przerosło nasze oczekiwania. Był fantastyczny, absolutnie fantastyczny. Jakie są plany na następny sezon? Na 96 rok mamy bardzo ciekawe plany. Po pierwsze, chcielibyśmy wykonać cały program Mistrzostw Polski. Może znowu zdobyć tytuł mistrzowski. To oczywiście sprawa najważniejsza. Po drugie, chcielibyśmy uczestniczyć w Mistrzostwach Europy ponownie i spróbować zdobyć dobrą lokatę. I na koniec, ponieważ my wierzymy w możliwości Krzysztofa i chcielibyśmy promować polski zespół na arenie międzynarodowej, planujemy razem z Krzysztofem 2, a może i 3 starty w rajdowych mistrzostwach świata, gdzie mógłby spotkać się z najlepszymi kierowcami świata. Chciałbym powiedzieć, że Krzysztof zrobił nieprawdopodobne postępy i naprawdę w przypadku, gdy będzie dysponował najlepszym samochodem, którym dysponują najlepsi kierowcy oraz zapleczem, czyli serwisem, zespołem o dużych możliwościach organizacyjnych, to jest to zawodnik, który może zrobić wspaniały wynik. Zrobił fantastyczne postępy, jeździ w tej chwili płynnie, wspaniale technicznie, naprawdę to jest już światowy poziom. A dynamika? Jeździ właśnie dynamicznie, a jednocześnie płynnie. To jest to, osiągnął to, co osiągają mistrzowie. A miło to słyszeć, zwłaszcza z Twoich ust, byłeś przez wiele lat szefem zespołu rajdowego, nie tylko FSO, potem Toyoty, organizatorem rajdu Polski, widziałeś wielu zawodników. Czyli co, uważasz, że jest szansa na Mistrzostwo Europy w przyszłym roku? A uważam, że absolutnie tak. Że w momencie, kiedy Krzysztof będzie miał stworzone warunki, te, które wymieniłem poprzednio, to znaczy serwis, samochód, opony, ma absolutnie szansę, ma dobrego pilota, a naprawdę ma szansę na zdobycie Mistrzostwa Europy. Najważniejsze dla nas będą starty w Mistrzostwach Europy, że jednak tutaj będzie cały nasz nacisk i serwisowy, i przygotowania technicznego samochodu. Myślę, że ważne też będą dla nas Mistrzostwa Polski, ale trudno powiedzieć, jak się będą z kalendarzem Mistrzostw Europy, czy nie będą po prostu kolidowały starty w Mistrzostwach Polski. Co jeszcze? No chcielibyśmy tutaj też taki kwiatek, tak bym to określił, to start w Mistrzostwach Świata. Tutaj dzięki moim sponsorom będę miał okazję, myślę, przejechać się raz, może dwa razy na najlepszych rajdach, moich ulubionych rajdach, czyli rajdach po luźnej nawierzchni, czy po śniegu, czy po szutrze.
No być może zaczniemy od pierwszego rajdu w Mistrzostwach Świata. Powracając jeszcze do rajdu Szwecji, który już tak naprawdę mi mocno po głowie chodzi, chciałbym tutaj, może nie tłumacząc się wcale, ale jednoznacznie powiedzieć, że jedziemy po naukę, że po raz pierwszy startując w tym rajdzie niewielka jest szansa odegrania jakiejkolwiek roli w tym rajdzie, dlatego ja nie chciałbym za wcześnie się spalić i nagle stwierdzić, że nie, już jadę 20, to nie ma sensu i tak dalej. Nie, myślę, że ja jadę z nastawieniem, że będziemy się uczyć, że no, jeżeli potrafię, jeżeli nauczę się oceniać tą nawierzchnię na pewno śniegową w przypadku rajdu Szwecji, to już będzie bardzo wiele. To przyjadę znowu nauczony o jakieś tam 2-3 rajdy więcej niż gdybym siedział w domu. Na co dzień muszę wszystkim powiedzieć, że Krzysiek Chłopczyc jeździ bardzo płynnie, jak mistrz, a wiemy, że mistrz nie używa zbyt dużych przyspieszeń, zbyt dużych gwałtownych hamowań. Tak właśnie jeździ Krzysiek Chłopczyc i tak wierzę, może jeździć na naszych oponach. Życzymy naszym mistrzom szybkiej i bezpiecznej jazdy w rajdach i zdobycia najwyższych trofeów.